Dzień dobry, Tomasz Kołodziejczak, witam na kanale Fantastycznym. W cyklu Sobota z Fantastyką co dwa tygodnie opowiadam Wam o literaturze i jej okolicach. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o polskiej literaturze fantasy. Skąd się wzięła? Kiedy powstała? Czy mogła powstać wcześniej, bo mam pewne teorie na ten temat? Czy rządzą nią chłopaki czy dziewczyny? Na koniec opowiem Wam o 5 książkach fantasy napisanych przez polskie pisarki, które bardzo lubię, i książki, i pisarki, a których możecie nie znać, bo są to bardzo specyficzne pozycje. Zapraszam. Polska fantasy. Chłopaki czy dziewczyny i co z tego wynika? Fantasy to młodsza siostra fantastyki naukowej na polskim rynku. Pojawiła się tutaj tak naprawdę na początku lat 80., czyli kilkadziesiąt lat po tym, jak powstały pierwsze serie, wydawnictwa i pisma zajmujące się fantastyką naukową. Ale dzisiaj wydaje się, że zdominowała literaturę science fiction. W księgarniach, na półkach znajdziecie znacznie więcej książek fantasy niż twardego SF. Jest to wielki segment polskiego rynku wydawniczego. Docierają do nas zachodnie nowości, klasyka. Mamy wielu polskich autorów, świetnych serii, wielotomowych cykli. Pojawiają się jakieś pierwsze próby ekranizacji. Wiele utworów fantasy w ciągu ostatnich 2-3 dekad dostawało nominacje do nagrody im. Janusza Zajdla, ale i też zdobywało samą nagrodę. No mamy wreszcie tę wielką międzynarodową franczyzę Witcher, Wiedźmin, bazującą na prozie Andrzeja Sapkowskiego. Więc można powiedzieć, że polska fantasy jest mocna, dynamiczna i jest jej sporo w księgarniach. Ale tak jak powiedziałem, to jest raczej młodsza siostra fantastyki naukowej. Pojawiła się w Polsce w latach 80., eksplodowała w 90., no a teraz zajmuje to swoje pokaźne miejsce na półce każdego człowieka, który fantastykę czyta. Mam też takie wrażenie, że dla wielu młodych odbiorców, szczególnie czytelników nastoletnich, to właśnie fantasy jest podstawowym gatunkiem fantastyki. No więc przyjrzyjmy się temu, co Polacy tutaj mieli do powiedzenia i co zrobili. Oraz jak. Czy polska fantasy mogła narodzić się wcześniej? Na Zachodzie ten gatunek powolutku zaczął się rozwijać jeszcze przed wojną. Potem oczywiście Władca Pierścieni i jego wpływ na czytelników, ale też na innych pisarzy. A co działo się u nas? Mam taką teorię, że gdyby historia potoczyła się trochę inaczej, to być może i nasza fantasy wystartowałaby wcześniej. Ukazały się przed wojną 3 książki, które mogły stać się takim trójkątem założycielskim polskiej fantasy. Pierwsza z nich to powieść Jana Łady w Nawiedzonym Zamczysku. Powieść gotycka, tam są duchy, tam jest groza, tam jest XVII-wieczna polska szlachecka, konflikty między rodami. Czyta się to do dzisiaj nieźle. Niedawno ukazało się takie troszkę poprawione, unowocześnione wydanie tej książki. No i coś takiego było. To mógł być pierwszy krok do polskiej fantasy. Drugą książką, również napisaną i wydaną jeszcze przed wojną, są Krzyżowcy Zofii Kossak-Szczuckiej, wielkiej, wspaniałej pisarki. Krzyżowcy to powieść historyczna oczywiście. Tytuł mówi o czym. Ale jest to powieść rycerska. Jest to powieść z takim klimatem znanym nam z dzieł heroic fantasy. A w szczególności na początku tej powieści znajdują się passusy nawiązujące do słowiańskiej mitologii. Ci rycerze polscy ruszają do Ziemi Świętej, wynosząc ze sobą wiarę w różne demony, boginki. Bardzo to ciekawe jest i jest tam jakiś taki zarodek fantasyzowaty, bym powiedział. Trzecia książka paradoksalnie nie należy do obszaru fantasy. Jest to bowiem powieść Jerzego Żuławskiego Zwycięzca, czyli
druga część trylogii księżycowej. Wspomnę może jeszcze, że Krzyżowcy Kossak-Szczucki to też pierwsza część takiej trylogii. Drugi tom nosi tytuł Bez oręża, trzeci Król trędowaty, ale w nich nie ma już tych elementów, które na pewno są w Krzyżowcach. Wracamy do Zwycięzcy. Dlaczego o nim mówię? Ano dlatego, że w tej powieści pokazana jest duża batalistyka i różne polityczne rozgrywki pomiędzy ludźmi a innymi istotami. To nie było typowe dla polskiej fantastyki, nawet tej twardej, przedwojennej. Natomiast Zwycięzca opisuje konflikt ludzi z szernami, którzy władają telepatią, ciągną tam armię, zdobywane są miasta. Koncept, że istnieją inne rasy, że mogą toczyć wojny, że mają swoje jakieś pradawne siedziby, w tej powieści jest zarysowane. Więc gdyby ktoś to zebrał do kupy, ktoś przeczytał te trzy książki, a może jeszcze jakieś inne, których ja nie znam, mógłby zacząć budować polską fantasy już wtedy. Jeśli dodamy do tego jeszcze wiele elementów folkloru ludowego występującego w polskiej literaturze klasycznej. Jeśli dodamy do tego Sienkiewicza z jego trylogią i znowu z taką rycerskością, ale też z pewnymi elementami związanymi z zabobonami, z wiarą, gdzieś tam ten zarodek polskiej fantasy się rysował i kto wie, co by się wydarzyło. No ale niestety, polski rynek wydawniczy w okresie międzywojennym jeszcze w pełni nie ukształtował się jako rynek literatury masowej w obszarze fikcji fantastycznej, bo kryminałów na przykład, czy powieści obyczajowych, czy powieści dla kucharek było dużo, a tutaj w obszarze SF czy fantasy jeszcze nie. Potem przyszła wojna, która zniszczyła całkowicie ten rynek. Niektórzy z pisarzy znaleźli się w niełasce, na przykład książki Ładon, on był księdzem, niszczono po prostu i nie można ich było trzymać nawet w bibliotekach. Zofia Kossak-Szczucka również przez wiele lat była na indeksie. Więc ten rodzaj fantazjowania nie wszedł po wojnie, w szczególności, że władza ludowa raczej preferowała promocję science fiction, twardej fantastyki, bo ona związana była ze zdobywaniem kosmosu, z tym wyścigiem, w którym przez pewien czas Sowieci nawet za Amerykanami prowadzili. To był ten pierwszy moment, stracone momentum. Drugi przyszedł później. To się mogło udać również nieco później. Trzeba wam wiedzieć, że pierwsze wydanie Władcy Pierścieni ukazało się w Polsce w latach 60. dość szybko po wydaniu amerykańskim. Ta książka weszła na rynek, rozeszła się po bibliotekach i półkach zbieraczy, ale nie wywołała efektu mody na fantasy. Nie wywołała go. Czemu? Może nakład był za mały? Może inżynierowie i technicy, którzy czytywali science fiction, nie sięgnęli po książkę, podobnie zresztą jak Hobbita, bo on się też wtedy ukazał, po książkę, która była powieścią o krasnoludach czy krasnoludkach, nie zauważyli jej, nie postrzegali jej jako alternatywny rodzaj fantazjowania. Ja jako młody fan w latach 70., 80., ale w szczególności w 70., zaczytujący się fantastyką nauką, w ogóle o tym, że Tolkien ukazał się już kilkanaście lat wcześniej, nie wiedziałem. Były też w Polsce cykle, może fantasy to za dużo powiedziane, ale jednak tworzące takie fantastyczne uniwersa, które przypisalibyśmy fantasy. Jako książki dziecięce ukazywały się powieści Franka Bauma z cyklu o Dorotce. Tak, niektórzy z was mogą się uśmiechnąć, że przywołuję tutaj ten tytuł, ale przecież jest to swoiste uniwersum fantasy z magią, z dziwnymi stworami, tak, w wersji dla dzieci. Ale koncept uniwersum był Muminki. Zwracam też uwagę. Fantastyczne istoty, dziwne przygody. Oczywiście pisarstwo Tove Jansson jest specyficzne. Niby dla dzieci, a tak naprawdę dla dorosłych. Tatuś Muminka to mój idol. Był nim, kiedy miałem lat 12, jest nim i teraz, kiedy mam ich znacznie, znacznie więcej. Ale znowu, mamy koncept świata fantasy, koncept, użyjemy dzisiaj tego słowa uniwersum, świata, w którym żyją różne istoty. Jest jakaś geografia, stwory, mają różne własności, różne cechy. Można było? Można było. I jeszcze jeden element. Pamiętajmy o Kajku i Kokoszu Janusza Christy. Oczywiście tutaj trochę nawiązań historycznych, oczywiście to komiks, oczywiście teoretycznie dla dzieci, ale przecież mamy gród, mamy bohaterów, mamy jakieś magiczne stworzenia, magiczne krainy, mamy smoka, mamy wojowników. Zarodek uniwersum fantasy jest i tutaj.
Więc, kto wie, gdyby ktoś tam wpadł na dobry pomysł, doczytał tego Tolkiena, jakoś przetworzył to w głowie, to może pierwszych światów fantastyki baśniowej mogliśmy się doczekać już w latach 60. czy 70. No ale nie wyszło. Dwa podstawowe powody, powtórzę je. Myślę, że ten rodzaj fantazjowania nie był bliski zgadzającej się na druk pewnego typu literatury władzy oraz fani fantastyki byli raczej nastawieni na czytanie o robotach, rakietach, wehikułach czasu i podróżach kosmicznych. Oczywiście też musimy pamiętać, że i sama fantasy na Zachodzie rosła dopiero. A jeśli pojawiała się w utworach SF tutaj po naszej stronie żelaznej kurtyny, to raczej w takiej konwencji humorystycznej, jak na przykład w powieści Poniedziałek zaczyna się w Sobotę braci Strugackich, albo w cyklu Kiryła Bułyczowa o guslarze, gdzie pojawiają się czasami motywy magiczne. To raczej była komedia, groteska, karykatura, jakaś krytyka delikatna systemu, przecież tym jest właśnie genialna zresztą powieść Poniedziałek zaczyna się w Sobotę. Więc fantasy nie zaistniała. Zmiana nastąpiła na przełomie lat 70. i 80. Zaczęła się już w drugiej połowie tej wcześniejszej dekady. No na przykład ukazał się magazyn Relaxa, w nim komiks Torgal. Dla wielu z nas w ogóle formujący komiksowy tytuł, formujący również do fantasy. Ukazała się też wtedy bynajmniej nie fantastyczna książka Rudy Orm, taka saga wikińska, śmieszna, rycerska, wikińska, skandynawska. Tą książką zaczytywałem się ja i większość moich kolegów z klubu twórców, którzy potem wzięli się za pisanie fantastyki. Tym, którzy lubią Pana Lodowego Ogrodu, naprawdę polecam sięgnięcie po Rudego Orma, bo zobaczycie, że Jarek też tę książkę czytał. Pojawiła się taka dziwna, na poły SF, na poły magiczna, na poły fantasy powieść Marty Tomaszewskiej, Kraina Om, pod koniec lat 80. Nie jest to wybitne dzieło, ale jakieś takie sygnały fantasy tam się rysowały. No i wkroczyła do Polski też literatura iberoamerykańska, magiczny realizm. Na przykład, pamiętam, bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie książeczka cieniutka Księga Piasku Borgesa z opowiadaniami, no właśnie takimi nierealistycznymi, niescientyficznymi. I to był ten okres jakichś przygotowań. Coś już też docierało do nas, do fanów, do klubów, w których funkcjonowaliśmy, że jest ten rodzaj literatury w Polsce prawie że nieznany. W 1980 roku ukazała się też ważna książeczka, mianowicie zbiór opowiadań Urszuli Le Guin, Wszystkie strony świata, a w nim opowiadania, wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy, między innymi ze świata Czarnoksiężnika z archipelagu, ale też na przykład opowiadanie Naszyjnik Semley, która jest de facto opowiadaniem SF, ale jest absolutnie fantasy w klimacie. No, Le Guin tak właśnie pisze często swoje powieści, że one są twardą fantastyką naukową, ale mają taki klimat. Więc coś tam się zaczęło dziać. Przełom to oczywiście drugie wydanie Władcy Pierścieni, rok 1981, wydawnictwo Czytelnik, piękna edycja z okładkami Stasysa. Miałem ją kiedyś, przehandlowałem, żałowałem przez 20 parę lat i ostatnio na Allegro capnąłem to wydanie i znów je mam. I nie wiem czemu, przecież to te same słowa i akapity, ale czytało mi się je znacznie przyjemniej z tego właśnie wydania niż z tych wydań nowszych i nie mówię tu bynajmniej o tłumaczeniach. O tym zrobimy osobną audycję. Uważam, że należy tłumaczyć książki na kilka sposobów. No a potem eksplozja. W 1982 roku pismo Fantastyka, które wprowadziło fantasy na swoje łamy. Ruch klubowy, który zaczął wydawać różnego rodzaju książki czy fanziny, w których pokazywała się fantasy. To wreszcie film Conan, który co prawda w polskich kinach nie był wyświetlany, ale gdzieś tam na wideo zaczął krążyć. To także gry planszowe na rynku w 80. bodajże pierwszym roku pojawiła się firma Encore i wydała takie gry jak Labirynt Śmierci czy Bitwa na Polach Pelennoru, która dla nas młodych nerdów ówczesnych, nie znaliśmy tego słowa oczywiście, była
czymś niesamowitym, było odkryciem w ogóle, że takie gry planszowe mogą istnieć. Więc ten przełom nastąpił, fantasy została nazwana, no i pojawiły się pierwsze utwory pisane przez polskich autorów, świadomie piszących fantasy. Efektem tego startu jest nasz dzisiejszy rynek fantasy. I tu trochę zaczepiam was, drodzy widzowie. Jakkolwiek oczywiście na tym rynku mamy bardzo wielu autorów, pisarzy z popularnymi cyklami. Marcin Mortka, Robert Wegner, Jacek Komuda, Jacek Piekara, Andrzej Ziemiański, Jarek Grzędowicz. Wspomnę tylko, że im nie zdarzało się pisać fantasy. Mamy, panów walczą. Mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że rynek ten coraz bardziej dominowany jest przez pisarki, przez autorki. Coraz więcej książek, bardzo często wydawanych nie w jakichś seriach przypisanych fantasy, tylko gdzieś obok jako po prostu fajne czytadła, literatura magiczna z fantastyki baśniowej. Więc jakbym miał dzisiejszy rynek polskiej fantasy ocenić, rzekłbym, że panowie się trzymają, ale panie atakują i zajmują coraz więcej miejsca na księgarskich półkach. Co o tym myślicie? To po pierwsze. A po drugie powiem wam, że tak kiedyś nie było. Polską fantasy zrobili faceci. Tak, oni zrobili też polską science fiction kilkadziesiąt lat wcześniej, ale to oni rozpoczęli eksplozję fantasy na polskim rynku. Za pierwszy tekst tego rodzaju napisany przez Polaka dość powszechnie uważa się opowiadanie Twierdza Trzech Studni, wspominanego tu już Jarosława Grzędowicza, autora związanego wtedy z grupą literacką Trust, z klubem twórców, no mojego kolegę od lat. Jest to opowiadanie niby o obcej planecie, ale z wątkami magicznymi. W 1982 roku się ono ukazało. W 1983 jako laureat konkursu fantastyki opublikował swoje opowiadanie Mac Felix Kress. Gdzieś w tej okolicy pojawiło się też opowiadanie Jacka Piekary. A potem kolejni autorzy. Na łamach pism i na razie jeszcze nie w osobnych książkach, ale w jakichś tam zbiorkach opowiadań. W latach 80. tej prozy było dużo. Drukowało je wiele magazynów, drukowały je wydawnictwa w wersji książkowej. No ale trzeba powiedzieć, że z tych lat 80., z tego pierwszego okresu rozwoju gatunku, tak naprawdę do dzisiaj ocalało może nie dwóch autorów, bo kilku innych nadal publikuje, ale ocalały dwa światy. Oczywiście jest to świat Andrzeja Sapkowskiego, świat Wiedźmina i świat Feliksa Kressa, świat Czerni, inny rodzaj fantasy niż proza Andrzeja. Te dwie produkcje, te dwa uniwersa do dzisiaj funkcjonują na polskim rynku. Czemu to faceci rozpoczęli całą tę przygodę? No, po pierwsze dlatego, że wtedy przede wszystkim panowie pisali i czytali fantastykę. My wszyscy byliśmy tą kohortą fanów twardej fantastyki naukowej, która podążała za książkami wydawanymi w PRL-u, za pismami takimi jak Młody Technik czy Problemy, które drukowały science fiction. No więc z racji statystycznej nasz wpływ musiał być duży. To faceci byli też redaktorami pism, to oni decydowali o tym, co idzie do druku w latach 80. To oni również w klubach organizowali produkcję takich półlegalnych książek. Mówiłem o tym w jednym z nagrań, półlegalnych książek wydawanych gdzieś tam bokiem. Więc to panowie stworzyli gatunek w Polsce, ale w latach 80. tam jeszcze nie było wielkiej eksplozji, a wynikało to z tego, że myśmy się wszyscy uczyli, jak pisać fantasy, a po drugie w czasach PRL-u cykle drukarskie były bardzo długie. Dość powiedzieć, że kiedy składało się książkę do wydawnictwa, to można było na jej druk czekać 3 albo i 4 lata, więc na przykład debiutancka książka Witka Prawosępów ukazała się chyba 3 lata po tym, jak on te opowiadania złożył do druku. W międzyczasie zaczął pisać już inne rzeczy, no w ogóle inaczej myśleć o tym swoim uniwersum. Takie to były realia. Więc w latach 80.
ta fantasy zaistniała, powstały podwaliny, te dwa wielkie cykle się pojawiły, ale gatunek jeszcze się rozwijał, no raczkował. Był, ale na początku swojej drogi. Eksplozja fantasy w Polsce i polskiej fantasy nastąpiła dopiero na początku lat 90. Wtedy powstał wolny rynek książki, wtedy wydawcy zaczęli szukać ciekawych tytułów do wydania, no, żeby zarobić pieniądze, a więc sięgnęli po dorobek fantasy zachodniej, a więc także sięgnęli po polskich pisarzy, którzy gdzieś w okolicach fantasy krążyli. Powstały duże prywatne oficyny, część z nich funkcjonuje do dziś, część nie, Amber, Rebis, Phantom Press, wiele, wiele innych. Wtedy Mirek Kowalski założył Supernową, się przekształcił Nową w Supernową. Pojawił się ten rynek, pojawili się wydawcy, którzy chcieli zaspokoić potrzeby czytelników, a czytelnicy pragnęli fantasy. To jest też czas, kiedy w Polsce wreszcie zaistniały gry fabularne, najpierw jako kserówki najczęściej sprowadzanych z zachodu podręczników, potem jakieś pliki przekazywane na dyskietkach, tak, często pisane w edytorze tekstów, tak. Wreszcie na początku lat 90. wystartowało pismo Magia i Miecz, a więc do fantastyki, do fandomu, do grupy czytelniczej dołączyło bardzo wielu młodych ludzi, którzy sięgali po fantasy jako literaturę obsługującą trochę to ich growe hobby. Wtedy też ukazała się pierwsza powieść Andrzeja Sapkowskiego, w zasadzie pierwszy zbiór opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. Trzeba powiedzieć, że on przemknął przez rynek jakoś bez specjalnej sensacji. Dopiero kiedy Andrzej trafił do wydawnictwa Supernowa, publikował kolejne opowiadania, potęga Wiedźmina zaczęła rosnąć. No, stał się super bestsellerowym autorem. W roku 90. ja i Artur Schreiter, mój kolega z klubu twórców, pisarz, popularyzator historii, znawca wikingów, takie książki teraz pisze, napisaliśmy też do pisma Fenix, nowo wtedy powstałego, artykuł o polskiej fantasy. W roku 1990 on się ukazał. Mam wrażenie, że było to pierwsze opracowanie, oczywiście bardzo amatorskie, młodzieńcze i z taką dużą dozą próbkowania rzeczywistości, bo my nie do końca byliśmy pewni, że znamy dokładnie całą materię. Nie było internetu, nie było książek z zachodu o fantasy, nie było jeszcze za wielu książek autorów zagranicznych. No ale napisaliśmy taki tekst, który próbował podsumować te pierwsze lata rozwoju do polskiej fantasy. Na początku lat 90. proza fantasy wkroczyła do fandomu jako równorzędny partner do science fiction. Szybko też pojawiły się pierwsze zajdle dla autorów piszących w tym gatunku. Wielu polskich autorów sięgnęło po te konwencje. Wspomnę tutaj takie nazwiska jak Oszubski, Bochiński, Lech, Schreiter, oczywiście Kres. Ziemkiewicz napisał nawet książkę fantasy. Lewandowski z Kotołakiem. Dużo, dużo książek wydawanych przez powstające i upadające szybko oficyny wydawnicze. To naprawdę były kowbojskie, dziko-zachodowe czasy na naszym rynku wydawniczym. Ten początek lat 90. to fantasy wciąż czas mężczyzn. To oni pisali i wydawali, to oni zakładali wydawnictwa, to oni jeździli po Polsce i próbowali ten rynek zajmować, zdobywać, orientować się na tak zmiennej czasoprzestrzeni, kiedy jedne księgarnie padały niemal z dnia na dzień, inne trwały, kiedy hurtownicy płacili albo nie płacili. Ta pionierska praca i w obszarze wydawniczym, i w obszarze pisarskim była raczej dziełem nas. Pamiętam to, bo sam jeździłem z Voyagerem i z książkami wydawanymi w ramach biblioteki Voyagera, takiego pisma, które wtedy publikowałem po całej Polsce z plecakiem. Dźwigaliśmy te książki niemalże, a właściwie malże, na własnych barkach. No ale jak to zwykle w życiu bywa, nadszedł czas zmian i pojawiło się nowe. To nowe to pisarki, które wkroczyły do fandomu, wkroczyły do gatunku, uprawiały albo tylko fantasy,
albo głównie fantasy. Oczywiście jeszcze przez całe lata 90. ten fandom czytelniczy był raczej fandomem wspólnym. Ci sami ludzie czytali polską fantasy i science fiction, ci sami ludzie jeździli na konwenty, ci sami ludzie dyskutowali o literaturze. Pierwszą autorką, która wstawiła nogę w drzwi i potrząsnęła całym środowiskiem, była Ewa Białołęcka. Debiutowała w Feniksie w roku 93, a już w roku 1994 dostała swojego Zajdla za opowiadanie Tkacz iluzji, należące do cyklu, który potem systematycznie zaczęła rozbudowywać. Niedługo potem ukazała się jej pierwsza powieść, w zasadzie zbiór opowiadań Tkacz iluzji, właśnie chwilę później kolejny Zajdel. Ewa, pozdrawiam Cię oczywiście. Potem Ania Brzezińska, również pozdrawiam. Opowiadania Kochał ją, że strach w Magii i Mieczu. 98 rok, parę lat później, czyli tutaj Ewa była pionierką tego rynku. Za to opowiadanie dostała Ania Zajdla. Tam cała afera, nie będę teraz o niej opowiadał, cała afera fandomowa się w związku z tym odbyła, ale Ania dostała Zajdla, zaczęła pisać swój cykl. Zbójecki gościniec był pierwszym tomem, też wydaliście Supernowa, tak jak Ewa wydała tę swoją pierwszą książkę. No a potem rozwijała ten cykl, tworzyła też inne rzeczy. Uważam za znakomitą na przykład jej książkę Wody głębokie jak niebo, która też gdzieś tam do Zajdla dotarła i go zdobyła. Więc to była druga autorka. No i trzecia, Maja Lidia Kossakowska. Niestety nie ma jej już z nami. Ona debiutowała w Feniksie nawet troszkę wcześniej niż Ania, bo już w roku 1997. Kilka lat później dostała swojego Zajdla, pisywała różną prozę, ale ten jej cykl Anielski i parę innych rzeczy bez wątpienia przynależy do obszaru fantasy. No i te trzy panie, Ewa Białołęcka, Ania Brzezińska i Maja Lidia Kossakowska, przełamały tą męską dominację na polskim rynku fantasy. Finałem tego był fakt, że Ania wraz z jeszcze jedną z osób z fandomu założyły wydawnictwo Runa i może się mylę, ale mam wrażenie, że było to pierwsze poważne, znaczące dla polskiej fantastyki wydawnictwo założone i prowadzone przez kobiety. W tym właśnie wydawnictwie zresztą debiutowała Maja Lidia Kossakowska. Można by więc powiedzieć, że na koniec tysiąclecia panie zaczęły rozdawać karty w polskiej fantasy. No i tak jest do dziś. W księgarniach mnóstwo tytułów, przeleciały wam okładki przez ekran. Na pewno jest ich więcej. Przepraszam te autorki, których książek tutaj nie pokazałem, ale jest ich bardzo, bardzo dużo. No, takie czasy, takie czasy. Na koniec chciałbym opowiedzieć wam o pięciu książkach, które przynależą do polskiej fantasy, ale których możecie nie znać. Pewnie nie znacie wielu książek z historii polskiej fantasy, bo ich ukazało się bardzo dużo, więc szczególnie jeśli jesteście młodymi czytelnikami, to nie mieliście czasu sięgnąć do tej klasyki, a jeśli jesteście być może starszymi czytelnikami, to nie macie czasu sięgać po nowości, więc na pewno jest wiele tytułów do nadrobienia. Niemniej chciałem wam powiedzieć o pięciu książkach, które ukazywały się w latach 80. i 90., które są moim zdaniem znakomitymi powieściami szeroko rozumianej fantasy. Przepraszam, jedna z nich to jest w ogóle jeszcze starsza rzecz z lat 70., mam wrażenie. Znakomitymi książkami przynależącymi do szeroko rozumianej fantasy, tworzącymi prapoczątki gatunku. Tak, niektóre z nich to jest takie pre-fantasy, powiedziałbym. To nie są autorki, które stworzyły długie cykle, to nie są autorki, które dzisiaj są jakoś szczególnie aktywne jako pisarki. Nie były to też autorki, które miały obfite i gęste kontakty z fandomem. Te ich książki ukazywały się często
obok głównych serii, tych serii, które fani fantastyki czytali. Są to książki specyficzne, nietypowe, ale moim zdaniem bardzo, bardzo wartościowe, ciekawe, intrygujące literacko, a na dodatek z niektórymi z nich i książkami, ich autorkami wiążą mnie wspomnienia, o czym za chwilę Wam opowiem. Pierwsza z tych powieści to książka Jadwigi Żylińskiej, Kapłanki, Amazonki i Czarownice, wydana gdzieś tam na początku lat 70., potem miała kilka reedycji, ja mam akurat tę. To nie jest fantasy tak naprawdę, albo można by powiedzieć, że jest to mitologia i historia ufantazyzowana, użyję tego dziwnego słowa. Mamy tu opowieść, która rozpoczyna się tysiące lat przed naszą erą, w epoce kultury megalitycznej, która ciągnie się przez kolejne tysiąclecia, poprzez wydarzenia opisane w Biblii, w mitach greckich, w mitach sumeryjskich, która sięga do czasów mniej więcej naszego tysiąclecia, ale głównie koncentruje się na starożytności, prowadzi wątki różnych bohaterek, przede wszystkim znanych właśnie z tych podstawowych tekstów kultury, historii naszej cywilizacji, ale robi to w sposób niezwykły. To jest fascynująca opowieść, wciągająca, pomimo że teatry wydarzeń zmieniają się co chwila, że bohaterki, bohaterowie zmieniają się co chwila. Dla osób, które lubią takie teksty bawiące się kulturą, będzie to opowieść znakomita. Autorka urodziła się w roku 1910, zmarła niemal 100 lat później, więc to jest książka nieprzynależna do gatunku de facto. Ona okazała się jako po prostu ciekawa powieść historyczno-baśniowa. Jadwiga Żylińska pisała też inne książki historyczne. Ja pamiętam jej adaptacje mitów greckich, bardzo ładnie ilustrowane. Ale lektura tej powieści oszołomiła mnie, kiedy byłem młodym nastolatkiem. To z tej książki wzięła się moja fascynacja kulturami megalitycznymi. Natrafiłem potem w piśmie Relaks na komiks W mocy wielkiej bogini, który co prawda podpisany jest innym nazwiskiem, nie Jadwigi Żylińskiej, ale mam głębokie przekonanie, że jest to kawałeczek na podstawie tej właśnie książki, tego fragmentu początkowego, w której opisuje ona jakieś takie miasto Ul, Gobekli Tepe, może to, co archeolodzy odkrywają w Turcji właśnie. Bez tej książki nie napisałbym swojej powieści Krew i Kamień i polecam ją naprawdę wszystkim, którzy są zainteresowani kulturą i historią i takim odmiennym spojrzeniem na te wszystkie wydarzenia. Kolejna autorka to już jest autorka absolutnie fantastyki. Katarzyna Urbanowicz wydała w 1986 roku tomik Plama na wodzie, cieniutką książeczkę, tu jest kilka opowiadań. One właściwie są utrzymane w konwencji SF, takich typowych opowiadań dla tamtych czasów z jakąś puentką, ale kilka z nich ma bardzo fantazyzowaty klimat. Taki trochę jak z Le Guin, że niby to fantastyka naukowa, a jednak jest tam jakaś magia, jakaś tajemnica. Jest coś więcej niż technika i obce światy na obcych planetach. Kobiece spojrzenie na fantastykę, również takie właśnie jak z Le Guin. Ale co jest istotne, Kasia, mówię tak o niej, bo to była też osoba z klubu twórców. Spotykaliśmy się i poznaliśmy w ogóle na warsztatach literackich. Widywaliśmy się w czasie tego rodzaju zajęć na wyjazdowe warsztaty. Jeździliśmy gdzieś tutaj na ekranie. Pojawi się fotka z jednych z takich warsztatów i na nim zobaczycie Katarzynę. Kiedy zacząłem wydawać pismo Voyager na początku lat 90., w numerze z zima 93-94, Kasia opublikowała u nas opowiadanie Córka dwugębnej. Czyste fantasy już. Bardzo feministyczne, bardzo mocne.
wstrząsające opowiadanie. Pamiętam, że wtedy rozłożyło mnie na łopatki, a teraz przeczytałem je ponownie przed tym nagraniem i nadal uważam, że jest bardzo, bardzo dobre. Więc jeśli chcecie spróbować prozy Kasi, to możecie gdzieś upolować ten tomik albo to jedno opowiadanie z Voyagera, oczywiście tylko na rynku wtórnym. Kolejna autorka, o której dzisiaj chcę powiedzieć, jest zakonnicą, Anna Borkowska. W roku 1988 wydała powieść Garingawi Wyspa Szczęśliwa, wydawnictwo literackie w takiej swojej liczącej zbyt wiele tomów serii Polska Fantastyka. Gruby tom, zobaczcie. Tu jest 500 stron z hakiem. Są mapy, są genealogie. Jest to religijna fantasy. Wielu recenzentów mówi, że ta książka kojarzy im się z Le Guin, no bo prawdopodobnie było o wyspy i się pływa i napisała kobieta, więc kojarzy się to wszystkim z Le Guin, ale mi znacznie bardziej kojarzy się ona z Silmarillionem. To jest książka, która opowiada o pewnym procesie historycznym i procesie religijnym, czasami na kilkunastu stronach opisując bardzo precyzyjnie konkretne wydarzenia, perypetie głównych bohaterów, bo mamy ich tutaj i są to perypetie ciekawe, a czasami w jednym akapicie streszczająca wydarzenia, których akcja zajmuje kilka lat, prowadząc przez to nas, czytelników, do jakiegoś kolejnego ważnego punktu. Dlatego mówię o tym Silmarillionie, bo Tolkien tam zastosował taką narrację. Czasami bardzo szczegółowo czytamy o jakimś wydarzeniu, a potem przeskakujemy przez stulecia. Fantasy zasadniczo jest literaturą, w której bogowie się pojawiają. Na Kroma, na Sfaroga, na Teutesa wrzeszczą bohaterzy książek czy komiksów fantasy. Ale tak naprawdę religia jest tam tylko pewnym elementem dekoracji nader często, wyposażenia, czegoś, od czego odbijają się główni bohaterowie, albo z czym walczą, albo do czego muszą podejść w jakiś nietypowy sposób, albo z uprawiania konkretnej religii wynikają konkretne rodzaje magii. Natomiast to jest fantasy religijna. Religijna w tym sensie, że dla bohaterów tego świata wiara w bóstwa, które tym światem rządzą, to nie jest powieść o świecie chrześcijańskim, bynajmniej ani w ogóle o naszej ziemi. To jest alternatywny świat fantasy, bardzo bogaty, z wieloma rasami, z rozbudowaną historią, z mnóstwem naprawdę świetnych pomysłów takich scenograficznych, pięknie opisanych. Ta autorka Anna Borkowska naprawdę włada językiem polskim mistrzowsko. To nie jest łatwa momentami powieść, chciałem też to zaznaczyć. Czasami akcja bardzo spowalnia, czasami przyspiesza, czasami koncentruje się na jakichś drobnych elementach, ale wsysa po prostu jak tkurzacz, to chyba złe porównanie, ale wciąga. Zarepetowałem sobie też tę książkę przed nagraniem, żeby te swoje wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat odświeżyć i nadal uważam, że jest to wspaniała powieść fantasy. Tak naprawdę to jest pierwsza polska gruba saga fantasy, bo ta książka powstała przed powieściami o Wiedźminie. Ta książka powstała przed pierwszymi powieściami Feliksa Kressa ze świata Schereru. W pełni zbudowane uniwersum. Autorka nie jeździła na konwenty, jak mówiłem, jest zakonnicą, pisuje książki na przykład o historii zakonów żeńskich, także jakieś inne rzeczy dla dzieciaków, więc w ogóle nie funkcjonowała w tym świecie, w tym środowisku. Myślę, że stąd jakieś lekkie takie niezauważenie tego dzieła. Ta powieść została wznowiona w roku 2017, chyba w trzech tomach to wznowienie się ukazało, ale trzeba je czytać razem. To jest jedna powieść podzielona na trzy części. Bardzo, bardzo ciekawa lektura. Kolejna autorka na mojej liście to Mirosława Sędzikowska. Pokazuję wam tu książeczkę Dom Wiedźmy ze Wzgórza. Ona napisała później kilka innych książek. To również autorka z Klubu Twórców. Poznaliśmy się na warsztatach w Chlewiskach. Korespondowaliśmy w czasach, gdy jeszcze pisało się listy na papierze. Mirka pisała zawsze długie, śmieszne listy. No i przysyłała nam
opowiadanka. Siedziała tam sobie w swojej chełmży, sama, pojedyncza, bez żadnej grupy autorskiej. Przysyłała nam te opowiadania i my się nimi zachwycaliśmy, kiedy nam przysyłała maszynopisy. No a potem część z nich zebrała w tej książeczce. Książkę wydało wydawnictwo Przedświt w roku 1991. Ja w tym wydawnictwie pracowałem wtedy jako gość od dystrybucji. Tak, szefowie wydawnictwa wcześniej Podziemnego też zresztą poznali Mirkę i jej prozę, bo ja po prostu podrzuciłem te maszynopisy. Książka ukazała się jako zbiór opowiadań dla dzieci, co widać po ilustracjach, tu w środku również są grafiki. Ma, no tak wyglądały designy książek na początku lat 90. Ma tu duży napis fantasy, ale jest oczywiste, że żaden szanujący się czytelnik fantasy, taki, który tam chciał o smokach, potworach i konanach, po nią nie sięgnął. Ten anturaż książki dziecięcej również nie pomógł. To jest zbiór opowiadań, w których pojawiają się dzieci. W większości z nich pojawiają się dzieci. Jest też czarodziej, który mieszka za rogiem. Jest czarownica, są magiczne stwory, jest humor, choć książka Mirki Sędzikowskiej wygląda jak książka dla dzieci, to nią nie jest. To znaczy 60-70% opowiadań inteligentny dzieciak przeczyta z przyjemnością. One są zabawne, one są o dzieciach, one dotykają takiego codziennego życia. To jest jakieś małe miasteczko, mała mieścina, myślę, że wzorowana na Chełmży, gdzie Mirka wtedy mieszkała, w której mieszka czarodziej, dzieją się różne tajemnicze rzeczy, są jakieś perypetie tych dzieciaków z rodzicami, z babciami, z księdzem, no takie codzienne sytuacje, ale również sytuacje zdecydowanie magiczne. Ale w tle tych opowiadań jest coś więcej. No i jest tu parę tekstów, których żadne dziecko nie zrozumie, a ich grozę rozumie wyłącznie dorosły. Mieszczą się one w takim bardzo szerokim zakresie pojmowania fantasy w moim przekonaniu i myślę, że mogą dojrzałemu czytelnikowi dostarczyć wiele frajdy, więc jeśli traficie gdzieś na Allegro, na tę książkę, to bierzcie, nie zastanawiajcie się. Mam nadzieję, że podzielicie moją opinię. No i ostatni z tych pięciu tytułów. Krystyna Kwiatkowska, prawdziwa historia Morgan Le Fay i rycerzy Okrągłego Stołu. Autorka niestety zmarła przedwcześnie, zostawiła nas z wierszami, zostawiła nas ze zbiorami opowiadań i z tą powieścią, wydaną w roku 1998 przez wydawnictwo Pruszyński w serii Proza Współczesna, czyli nie w serii jakiejś tam fantastyki. Potem były wznowienia. To jest opowieść arturiańska, przefiltrowana przez talent narracyjny Krystyny Kwiatkowskiej i przefiltrowana przez mózg i oczy Morgan Le Fay, która w tej tradycyjnej wersji mitów arturiańskich jest tą złą. Zwykle książki o królu Arturze raczej opowiadają o rycerzach i ich perypetiach. Tutaj mamy oczywiście to wszystko zapisane. Krystyna Kwiatkowska sięga i do mitów, i do legend, i do wcześniej napisanych książek, ale też do dzieł historycznych. I przetwarza to, tworząc niezwykły, moim zdaniem, amalgamat literatury, książki historycznej, mitologicznej. Wielka Brytania, król Artur, konflikt dawnych religii z chrześcijaństwem, nowy Bóg, starzy bogowie, relacje rodzinne, budowanie potęgi, władcy, relacje z Watykanem, bogini, odwołanie do celtyckiej mitologii. To wszystko tu jest podane, powiedziałbym, na trzech planach narracyjnych. Pierwszy to zwykła opowieść. Po prostu czytamy o perypetiach Morgan, Artura i ich różnych tam kompanów, wrogów i przyjaciół. Drugi plan to jest spojrzenie Merlina, który komentuje czasami pewne wydarzenia z pozycji mędrca tamtego świata. No i wreszcie trzeci plan narracyjny to jest już sama Krystyna Kwiatkowska, może nie podpisana z imienia i nazwiska wewnątrz książki, ale taki narrator wszechwiedzący z XX czy tam XXI wieku, który wie, co wydarzyło się później, który używa języka, który nie pasuje zdecydowanie do V czy tam VI wieku i opowieści fantasy.
Historia z tą opowieścią jest taka, że wyszła ona poza serią fantastyczną i pewnie nie trafiłaby do środowiska, gdyby nie fakt, że pan Tomek, czyli ja, oraz moi przyjaciele z klubu twórców, Rafał Ziemkiewicz, Jacek Drewnowski i Artur Schreiter, wydawaliśmy wtedy fanzin. Nazywał się Phantom. Na przełomie tysiącleci. Taki amatorski fanzin, ale robiony przez zawodowców. I w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, żeby przyznawać nagrodę tego Phantoma. Kupiliśmy plastikowego Transformersa, przybiliśmy mu mosiężną tabliczkę i co roku dawaliśmy, no, przez 2 czy 3 lata dawaliśmy nagrody pisarzom, wydawcom. No i to Rafał przyniósł Krystynę Kwiatkowską na spotkanie redakcji, powiedział: panowie, musicie to przeczytać i zdecydować. Zachwyciliśmy się tą powieścią, dostała nagrodę Phantoma, weszła w ten fandomowy obieg i myślę, że również dzisiaj sprawi wam sporo frajdy przy czytaniu ta powieść. Oczywiście jest to specyficzny typ prozy, to nie jest super przygodowa, pełna wartkich dialogów fabuła. No i to tyle tego przeglądu historii polskiej fantasy, zauważenia roli pań w polskiej fantasy. Może jeszcze jako appendix powiem o jednym opowiadaniu, też mało chyba teraz znanym. Grażyna Lasoń-Kochańska, Słonk, opowiadanie drukowane w małej fantastyce w ogóle, a potem zreprodukowane w takim tomiku Jawnogrzesznica, zawierającym najlepsze opowiadania polskiej fantastyki lat 80. Drobiazg uzupełniający te książki, o których wam mówiłem. A wy jaką fantasy polską najbardziej lubicie, w szczególności pisaną przez panie? Może uważacie, że ta polska fantasy gdzie indziej się zaczęła? Może znaleźliście też jakieś fajne, stare książki, o których nie mam zielonego pojęcia? Komentujcie, komentujcie też samo nagranie. Oczywiście lajki, suby, polecanki. No i zapraszam was na przyszły tydzień, na oglądanie filmów, które kręcą moi koledzy Ignacy i Ani Marek, i za tydzień o 9:30 na spotkanie ze mną z Tomaszem Kołodziejczakiem. Czołem!